w środku kraju, wewnątrz lądu. No ale w związku z tym, że od lat taką drugą pasją poza marynarką wojenną, bo ja raz albo w książce pływam po morzach i oceanach, a jak się mi znudzi ten towarzystwo morskie, to się wybieram na szeroką Ukrainę, tam jest prawie jak na morzu. Jak się te burzany zobaczy, łany, to właściwie człowiek jest jak na morzu. No to, no to połączyłem te dwie rzeczy i z archiwów polskiego i stanisławowskiego powyciągałem materiały dotyczące Ligi Morskiej Kolonialnej. I od razu mówię, że przez cały czas, jak pisałem ten tekst, bo tekst już jest, bo to tak zgodnie z tradycją tekst już przygotowałem, w związku z tym trochę właściwie z niego przedstawię. Głównie dlatego, że jestem ostatni, więc nie będę Państwa zatrzymywał. Ej, tak wiem, wszyscy już chcą wyjść. Realnie przez cały czas, jak pisałem ten tekst, to miałem takie wrażenie, że to jest tak 50 na 50, to znaczy albo mam rację, albo nie mam racji, to znaczy albo to tak było, że Liga Morska i Kolonialna zajmowała się tylko propagandą, a ja próbuję coś naciągać i szukam czegoś, czego nie ma. Albo to jest tak, że faktycznie przygotowywała ona w tym tak zwanym, ja sobie tak nazwałem, szkoleniu podstawowym kadry dla przyszłej marynarki wojennej. No i może podszedłem do tego trochę takim zdroworozsądkowym podejściem. Nie wiem, czy tak jest, prawdę powiedziawszy, bo ja uczciwie się przyznaję, że mój tata był oficerem, ale był lotnikiem. W związku z tym z marynarką też miał niewiele wspólnego. I właściwie to nie wiem, marynarz musi umieć pływać, czy nie musi umieć pływać? Jak to jest, żeby zostać przyjęty do marynarki wojennej? Nie wiem tego. Faktycznie tego nie wiem, czy tak jest. A lotnik musi umieć latać? Byłoby dobrze, ogólnie rzecz mówiąc. W przypadku marynarza, no to cały czas może mieć nadzieję, że jednostka nie pójdzie na dno. No ale... O, to jest jakaś wersja. O, musiałem sobie to wyjąć, żeby Państwu za dużo czasu nie zająć. No ale tak, no to znowu już będzie dygresja. Co prawda miałem to przed lunchem, że jak padło o tym, że ten niemiecki U-Boot zatopił trzy stare brytyjskie krążowniki, to tak pomyślałem, co to znaczy stare? Większość tych jednostek była młodsza od każdego prawie polskiego okrętu obecnej marynarki wojennej. To co można powiedzieć? To właściwie muzeum pływa, nie? I teraz to jest pretensja do marynarzy, bo oni pływają na tym, co im zostawiliśmy, a jako państwo, jako społeczeństwo już nie powiem coś więcej. No ale wracając do tematu. Więc właściwie nie wiem, czy to jest szkolnictwo podstawowe, czy można mówić, czy nie, ale w związku z tym, że nie wiem, to się będę uparcie, jak wszyscy, nie, w tym kraju, twierdził, że tak jest i już. No. I teraz trzeba będzie mi udowodnić, że nie mam racji.